To co, dzisiaj wielcy mistrzowie did? Partia TX! Czy nigdy nie odpadną? Nigdy. Perfekt, nie przeszkadza. Oglądałem Garand, będziemy grali. Prawdopodobnie przed wieściem 3, bo nie wiem, czy w ogóle jedynkę skończymy do Wukonga. Ale cały weekend będą streamy, więc może się uda. I cały tydzień, cały rok. Awanturze o kasę. Dzisiaj nie tylko gracze w studiu będą mogli się awanturować o kasę, ale także wszyscy państwo przed telewizorami. Oto dziesiąte! W skrzyni znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z państwa, kto pierwszy odgadnie, ile pieniędzy jest w skrzyni... Tak, Lukaszu, no ja się cieszę, że tamten odcinek się zachował. Na szczęście od pierwszego z tymi mistrzami fajnymi, no. Pod numer 7269 w treści... Coś tam się skasowało, ale jakieś takie, jeżeli że mistrzowie wchodzili i odpadali. Macie natychmiast odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za mało, party, że za mało no i tak do skutku. Osoba, która pierwsza odgadnie, zostanie powiadomiona, że jest zwycięzcą. Również pozostali gracze otrzymają wiadomość, że gra jest skończona. Życzę państwu powodzenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto wygrał, podamy w następnym programie. A my rozpoczynamy tak, nasz turniej. Oto 12 uczestników naszej gry. Przedłużamy całego Wiedźmina, trójka. Trzy drużyny po czterech graczy w każdym. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niemieccy to piłkarze ręczni z Gorzowa Wielkopolskiego. Piłkarze ręczni. Student AWF-u, kapitan drużyny Tomasz Jadła, ekonomista Paweł Rafalski, maturzysta i Bogusław Pienkowski, technik mechanik. Zieloni to mistrzynie Polski w piłce nożnej Dominika Macieszczyk, technik fizjoterapii z Aleksandra Wałuskiego. Kobiety mistrzynie Polski w piłkę nożną. Co? Milena Żywińska, a! No ale nie, to chciałem coś powiedzieć, ale dobrze, że nie powiedziałem. Co tu robi jeden chłop? Andrzej. Co tu robi Andrzej? Andrzej Pawlak, lekarz ortopeda z Wrocławia. Gdzie te mistrzynie są? Andrzej jest mistrzynią? Przecież to jest 20 lat temu program, a nie z dzisiejszego roku. Dobra, leci perm. Żółci to Ryszard Kaźmierski, inżynier budownictwa z Krakowa. Kapitan drużyny Wojciech Augustyn, inżynier geodeta z Wrocławia. Iwona Karmańska, poligraf z Krakowa i Bogumiła Mojca. Ja dość nowy, jak zapisujesz stream z Twitch na ety, to jak to robisz? W sensie? Co masz na myśli? Doradca ubezpieczeniowy z Wrocławia. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego Pepex. Etapu z drużyną nie pisz tak, bo będę się musiał stemoutować. Witam Patryk i Krotman. Nie, Kierdap, witam. Witajmy naszych mistrzów po raz 21 w programie. Dariusz Dyda, Jerzy Kraszyński, Jakub Grudzień, Bartłomiej. Siema, Saulek. Nie, Zerondir, tylko z Jediów tak miałem. Bo na Jediach wypieprzało live'a co chwila. A tak to tak, no. Dwa miesiące, nie, miesiąc a chyba i w oczy kasuję. Pierwszy wasz program, do tej pory uzbieraliście w awanturze o kasę 261 302 zł tak, i jak 7 samochodów. Gada, no. Gratuluję. To co, dzisiaj autko? Nie ma tequila. Chyba, że jest Twitch. Po raz 20 w naszym programie, jak go wspominacie? Ostatni program był bardzo ciężki dla nas, ponieważ losy się ważyły do ostatniej gry. I gdyby nie błąd przeciwników, to byśmy odpadli już. A oj tak, ale to powiedzcie prawda. Panowie, co się stało, ponieważ tam było kilka siódmy raz tak błędów, było. Głównie podczas licytacji. Dlaczego tak było? No, już po raz pierwszy chyba byliście tak rozkojarzeni. Może jakieś lekkie zmęczenie. Zmęczenie materiału, tak? Tak. Ale panowie, może po prostu was stresują jubileusze? Tak, Pat, będę. Nie, będę raczej. Wszystko nie, grał. To było zmęczenie raczej.
Bo dzisiaj, co prawda, jest 21 wasz program, ale również mamy jubileusz, ponieważ po raz 20 jesteście w Loży Mistrzów. Co teraz? Ale myślę, że te błędy z ostatniego odcinka dzisiaj się nie pojawią i właśnie z tej okazji chcieliśmy również dzisiaj wszystkim podziękować i pozdrowić, a w szczególności tym, którzy trzymali i trzymają za nas kciuki. Wspaniałej publiczności w studio. I wszystkim Scenka. Kadcenkę przerwali. Aj, nie dadzą powiedzieć. Sad. I wszystkim zgromadzonym przed telewizorami. A proszę, wyczekał pan. To teraz my. Przed monitorami. Zobaczyć, nasi mistrzowie nawet przygotowują sobie powitania z publicznością. Bardzo dobrze. Ale ponieważ rzeczywiście być może te jubileusze was stresują, to na wszelki wypadek już więcej nie będę wspominał, że po raz 20 dzisiaj siedzicie w Loży Mistrzów. Prosimy o to. Powodzenia. Nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra. No ja raczej też ich hejterala. To znowu będziemy oglądać ich w Loży Mistrzów. Ale jest jak jest. W tym programie. A jeżeli im się dzisiaj nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Efekt tak, no. Ale to mi za dłużej. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują po 5000 zł, a ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowie na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Nie. Jest 6 pytań w pierwszym etapie. On ją i ta wybiera. Drużyna będzie miała przyjemność zmierzyć się z naszymi mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Co słychać u niebieskich? Okej. Mistrzowie robią wrażenie, czy nie? Okej. Budzą respekt. Budzą respekt, tak? Tak. Ale nie przeszkadza wam to wygrywać, mam nadzieję. Nie ma, raczej nie. A jak zieloni? Jesteśmy bojowo nastawieni i mamy nadzieję, że kolejny odcinek będziemy my w roli mistrzów. Jasne, sportowa drużyna walczy do końca, tak? Do końca. Co u żółtych słychać? Andrzej, jaki sport trenuje? Bardzo, ale do pokonania, także walczmy. Wszystkim życzymy powodzenia, brawa na dobry początek. Losuję pierwszą kategorię. Muzyka rozrywkowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 500. Zieloni 500. 600. Żółci 600. 600 po raz drugi. 600 po raz... Niebiescy 700. 1000. 700. Baby 1100. 1100. 1100 od żółtych wziąłem. Po raz pierwszy. 1100. Dobrze. Komu kibicujemy? Zielonym? Aha. No to zieloni odpadną. No i można było powiedzieć tak, że skoro zieloni tak wysoko licytowali, to już trzeba było grać do końca. Trzeba było. Prawda? No ale teraz szansa dla żółtych. Jak im się nie uda, to oczywiście w puli będziemy mieli 4400. Andrzejowi Borodzynek. Polska muzyka rozrywkowa. Która artystka wylansowała przebój Jestem inna. Macie jakieś propozycje? Nie znam żadnych artystek. Panie Krzysztofie, pierwsza podpowiedź będzie popsułem. Tania i dobra, mam nadzieję. No, 4400 w puli. To jaka jest państwa realna propozycja? Realna propozycja 500 zł. 1400. Jo, ale drogo. Spotkajmy się przy 1000. I tak drogo. 1300. 1200. Dobrze. Dziękuję. I tak drogo, 1200, bo tyle kosztuje. Przeciwnicy aż tak dużo nie dali. 2000 dali łącznie przeciwnicy. Kasia Kowalska, Magda Fam, Justyna Steczkowska, Alicja Janosz. Siema, Quinto. Wolna, Bogusia, Robert. A co się stało, że bolało? Magda Fam, tak? Alicja Janosz, Kasia Quinto. Kowalska. Magda Fam, tak? Ja tak, Bogusia? Ja tak z nimi się tak Robert, wydaje. Sobie daj Magda. Mam nadzieję, że dobrze będzie.
Żółci odpowiadają Magda Fam. A komu z państwa tak się kojarzyło? Nie. Iwonie. Dlaczego pani Iwona akurat z Magdą Fam? Bo z żadną inną wykonawczynią mi się akurat nie kojarzy. Wydaje mi się, że słyszałam utwór w wykonaniu pani Magdy Fam. Tak jest! Nie znam jej. Nie wiem, kto to jest. Tak więc 4400 zł trafia na konto żółte. Nie mam pojęcia, kto. 5700. Zobaczcie. Oni 700 ledwo wygrali, bo taka droga podpowiedź. Za nimi niebiescy 4300, 3800 zł. Kolejna licytacja, kolejne kategorie po reklamie. Magda Femboy? Tak, no. Jak wybrał? Ja nie znam tych piosenkarek. Witamy wszystkich państwa po drugiej stronie telewizora. Dużo wziął, no. Awantura o kasę. Pierwszy etap prowadzą żółci, mają na koncie 5700 zł, za nimi niebiescy 4300 i zieloni 3800. Pięć kategorii. Zielonym kibicujemy, tak? Mistrzyją w piłkę nożną. Tak. Tak, synę, no. Trzeba dać auto. Polski. Pepek, no bo nie ma przerwy, no. Licytację, biorę po 200 zł z konta każdej tylko drużyny. Tylko obrazek. Zielony 400. 500 żółci. 600 zielony. A, okej, okay, klienko. 700. Mam 700 zielony. Mam 800 zielony. No niestety, no ale patrzę, że już się lepiej czujesz, mam nadzieję. Zielony 1100. Odpoczynek wszedł. 1300 zieloni. Zieloni? 1400 żółci. 1400 po raz drugi. 1500 mam. 1600. 1700 zieloni. 1700 od zielonych. 1800 od żółtych. 1900 zieloni. Mam 2 od żółtych. Tak, Meksyczek teraz ciągle są. Zieloni na bar. O! Nie mów, że odpadną. No, można było się spodziewać takiej zagrywki zielonych, ale trwała tu długo wojna nerwów. Widziałem, że pani Milena nie była pewna, czy już mówić wabank, czy tak. Też wcześniej, ale długo pani wytrzymała, naprawdę długo. No tutaj jeszcze gramy do licytacji. Ale jest bardzo dobry. Pan Wojciech. Można było wcześniej zablokować, prawda? Ale myślałem, dobrze, że jeszcze że uda się coś że jeszcze wyciągnie się troszkę. Teraz odpowiadają zieloni. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze, będą mieli 6100 zł. Oto pytanie. To są żółci. Jak brzmi a to zieloni. Od twórczyni roli Marii Walewskiej w filmie Marysia i Napoleon? Ja pierdzielę. Ja nawet nie wiem, co to jest za film. Ale to chyba nie jest tam, bo to był wcześniejszy film. Był film z Cholubkiem. Z kim ten film. Ale to były lata 60. To chyba ona była trochę za młoda na tą rolę. Lata 60. Jakieś inne nazwisko kojarzy się. Niestety będziemy strzelać. Strzelamy Beata Tyszkiewicz. Nie mów, że odpadną przy pierwszym tym. Myślę, że pana Andrzeja zaprosicie na kolację. Tak jest! Dobra, Andrew kieruje. Andrew! Kery jest robione. Proszę, rodzynek w drużynie, ale jaki przydatny, prawda? Jaki przydatny. Nie jest tak źle z mężczyznami, prawda dziewczyny? Jest świetnie. Jest świetnie, jest super. Świetnie. 6100 zł mają na koncie zieloni. Tak jest, prowadzą. Ale Andrzejka, chwalą. A niebiescy 4000, więc sytuacja się odwróciła. Prowadzili żółci. Andrzeju, nie denerwuj się. Cztery pytania do końca tego etapu. Jestem tak, co ty piszesz? Ja... O, piłka nożna, mistrzynie w piłkę nożną. Będą zadowolone jako mistrzynie Polski w piłce nożnej. Piłka nożna. Dobra, muszą to kupić, jestem ciekawy, czy odpowiedzą.
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Czy Andrzej odpowie? Zieloni 300. 400. 400 złotych. Niebiescy 1000. 1000 niebiescy. 1100 zieloni. 1100 zieloni. 1100 po raz drugi. Niebiescy 1200. 1200. Do odciny 3000. 3, nie, 4 nawet. No. Muszę powiedzieć, że pani tak, Milena ciągnęła licytację, potem pewnie bała się, że ktoś powie w bank, tak? I z tego wszystkiego przepłaciła pani. Ale ładnie, bo dwójkę, nie? 4 tysiące. No ale cóż znaczy, 100 zł przy wygraniu licytacji, a w puli mamy 600, prawda? Robią. No jestem ciekawy bardzo odpowiedzi my na to również. Pytanie, przypomnę, ale w ogóle tak nie było takich specjalnych braw, bo ja państwu już mówiłem, że mamy w studiu mistrzynię Polski w piłce nożnej. Ty, a z kim one grały? Co ty piszesz? Niebiescy nie bali się walczyć z mistrzyniami. Panowie też są piłkarzami, tylko ręcznymi. Tak jest. No, myśleliśmy, że trochę się jeszcze licytacja przeciągnie. Niestety. Ja czułem, że pani Milena za wszelką cenę zablokuje tutaj wszystkich. No i oczywiście dużo ryzykuję, bo jeżeli zieloni nie odpowiedzą, to będą na trzecim miejscu w grze. Ale jeżeli odpowiedzą, będą mieli dużą przewagę. 8100. Ciekawe, czy odpowiedzą. To jest ich. Pytanie. To jest ich. Ile drużyn nie musiało walczyć o prawo do udziału w Mundialu 2002. Spokojnie. Spokojnie. Aha, Andrzej musi kierować. Aha. Francja. Trzy drużyny. Korea. Na pewno. Korea. Jeszcze raz. Spokojnie. I Francja. Spokojnie. Mamy czas. Tylko ile drużyn? Nie jakie. Dwaj gospodarze. Korea, Japonia i mistrza. Trzy drużyny. Francuzi. Odpowiadam. Dobrze, trzy gada? Drużyny nie musiały walczyć o udział w Mundialu 2002. To i dlaczego? Gospodarz, czyli Korea, Japonia i mistrz świata, Francja. Świetnie! Ty, teraz pytanie. Czy to wiedział Andrzej, czy panie? Szczerze. Tak więc 8100 zł to jest stan konta zielonych, za nimi żółci 3300 i niebiescy. Panie Andrzeju. Trzy pytania do końca tego etapu. Teraz mistrz świata nie ma awansu. Ale skam. Film światowy. Co robimy? Dobrze. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 żółci. 300 żółci. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 500. Zieloni 500. 600 żółci. 600 żółci. 700 niebiescy. 700 niebiescy. A jak, kto jest mistrzem świata kobiet w piłkę nożną? Jaki team? 900. Mam 1000. Niebiescy baba. Niebiescy baba. Szybko. A więc niebiescy walczą o wszystko. Mają szansę na 3900 jak albo Watykan. Z gry, jeżeli nie odpowiedzą. Natomiast tutaj wyraźnie zieloni chyba po prostu nie czują się mocni z tej dziedziny, tak? Tak? Zieloni, nie czują się mocni, panie z tej dziedziny i pan oczywiście, i dlatego nie licytowaliście. Co wy piszecie? 3900 w puli, oto pytanie. Film światowy. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Titanic z 1997 roku? A, Cameron, racja. Jest to James Cameron. Tak jest! No tak, jest woda, to musi być on. A więc na konto niebieskich wędruje 3900 zł, przed nimi zieloni 7600. Regal. Na razie żółci 2300. Nie wiem w sumie. Do finału. Nie wiem, czy jest popularna piłka nożna kobiet, chyba nie. Geografia świata. A okej, okay, Quinto. Idziemy po bandzie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500. 500 żółci. Niebiescy 600. Ja dobrze gram CS-a. Bo to chyba polega na tym, żeby się wyzywać z ruskimi, tak? Baban żółci. Sprzedaż. A, no to dobrze gram. 3600 zł w puli.
Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, znajdą się na drugiej pozycji. Wyprzedzą wtedy o 300 złotych niebieskich. Geografia świata. O, to może być ciężkie. W którym państwie leżą miasta Samarkanda, Buchara i Fergana? Nie mam pojęcia. W Indiach. Jakieś propozycje, Robert? Iwona, Bogusia? Samarkanda. Buchara. Tak, no. Tak. Nie mam. Oni w obank dali? Gdzieś w Azji, no to jest duży rozstrzał. 15 sekund. A to do domu. Samarkanda, Buchara, Fergana, może Syria, Jordania. Czas minął, proszę odpowiedź. Nie powiem, może to strzelę. Nie mówimy. W Syrii. Co sądzą zieloni? Sądzimy, że to jest nieprawidłowa odpowiedź. Egitka! A jaka? Postawilibyśmy na Kazachstan. Egitka. Albo Uzbekistan. Albo Kazachstan. Musielibyśmy strzelać. Może Nepal? Zieloni mieli rację. Uzbekistan. Obecny Uzbekistan. RNG, mieli farta. Ty, czekaj, kobiety wygrały. Mieli na koncie, musimy wam podziękować. Czy Andrzej? Gitka kabel od internetu przegryzła? Jeszcze końcówka w kablu została, co nie wywaliło streama. Niebiescy mają 3300, ale uwaga. W puli do ostatniego pytania. W tym etapie przechodzi aż 3600 zł. Losuję. Losuj pan, losuj. Siedź cicho. Film polski. Solek, nie wiem ile. Pytaj ludzi, co wiedzą, bo ja pierwszy raz gram. Każdej drużyny i słucham. Co ona krzyknęła? Jaki ryk w ogóle, jaki ryk! Jaki ryk! Kurde! Baba mi zlagowała komputer! A nie byliśmy pierwsi? Pani Marleno, ja sądzę, że pierwsi byli niebiescy, ale jeżeli ma pani jakiekolwiek wątpliwości, na wszelki wypadek sprawdźmy, jak to było. Egitka, nie gryź kabla. Niebiescy! Za wolna ona. Tak więc jak widzieliśmy wyraźnie, niebiescy byli pierwsi. Grają wabank 7000. Ale ledwo film polski. Jeżeli odpowiecie prawidłowo, wejdziecie do finału mając 7100 zł. Ale jeżeli się pomylicie, do finału Egitka będzie routerem Wi-Fi, mając na koncie, czyli będzie w pokoju musiała siedzieć, gdzie był internet. Spójrzcie na ekran. Jak nazywa Wąski. Się ten aktor? Krzysztof Kierszanowski. Tak jest! Co ty pieprzysz? Co to za ryk? Bohaterem drużyny stał się pan Tomasz. Panie Tomaszu, to chyba tylko pan wiedział, tak? No chyba tak. Ja przyznaję, że chyba tak. Pan Tomasz uratował swoją drużynę, ale zacznijmy od zielonych. Egi! Nie gryź kabla! Otóż państwu bardzo dobrze szło. Mieliście szansę wyjść do finału z bardzo dobrą kwotą. 13 800 zł. No gdyby niebiescy nie odpowiedzieli. Ale udało im się. Oni są w finale, a państwo kończą grę mając na koncie... No ilu, jak zwykle team, któremu kibicuję, odpadł. Sadnie.
finale Awanturo Kasse witamy niebieskich ze stanem konta 7100 zł. Mało mają, nie mają szans. Jeszcze dać mistrzom czarną skrzynkę, bo mają więcej. Po prostu klasyczny odcinek. Niebiescy mają na koncie 7100 zł. Panowie, jakie macie wrażenia po pierwszym etapie? No na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Trochę nam żal tego pytania z piłką nożną. Tu dziewczyny nas zablokowały, bo mogło być... Widzieliście, tak? Oczywiście. No ale stan konta, no nie za wysoki, 700. Co z tym zrobicie teraz? No jest 3000 różnicy między mistrzami. Nie jest to mało, nie jest to dużo. Walczymy. Kto miał pomysł, żeby zagrać w Awanturze o kasę? Chyba ja tak, Tequila, no. I jak pan zbierał drużynę? Jak panowie zbierali drużynę? To no łatwo. Poszedłem na trening, już 3 nas było. Do tego tu kolegi, dziewczyny, tata, już jest 4. I jaką będziecie mieli metodę na mistrzów? Czy macie jakąś obmyśloną taktykę w licytacji? To w zależności od kategorii. Nie będziemy może dalej zdradzać. Jeżeli nam będzie pasowało, to będzie dobrze. Jeżeli nie, to zobaczymy. Witamy w finale. Co sądzą mistrzowie o grze drużyny niebieskich? No to możemy co powiedzieć, że w dwóch dziedzinach na pewno są mocni. To jest film światowy i film polski. W innych dziedzinach trudno nam powiedzieć, ale oczekujemy od nich emocjonującej licytacji. I żeby było ciekawiej. Mistrzów, będziemy walczyć do końca. Mistrzów, witamy w finale również. Dobra, spin. Za chwilę wylosuję kategorię pierwszego pytania. Potem drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie, wygra pieniądze z puli tego pytania. Jeżeli no, się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w loży mistrzów w następnym programie, która po finale będzie miała więcej pieniędzy. Tequila, no, losuję pierwszą wypaść. Finałową kategorię. Może chociaż raz wygrał. Egipcia! Idę do Egipcji, powaga! Filozofia i religie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawcy. Niebiescy 300! Niebiescy 300! 400! Mistrzowie 400! 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci! Sprzedam! Kupili pytanie tanie za 700 zł, czemu tak tanio? Zbierają po trochę. Oto pytanie, filozofia i religie. W którym dniu według Biblii Bóg odpoczął po stworzeniu świata? Odpowie pan Jerzy. W 7 dniu. Tak jest. Oczywiście dla mistrzów pytanie takie, a dla tamtych... Masa słońca, wiadomo, trzeba wyliczyć. Mistrzów mają 10,5 tysiąca, a niebiescy żałują pewnie. A co ty robisz? Tak, że nie wzięli 6800 na koncie. 5 pytań do końca gry. Tym razem mam dla panów przysłowie. O, dawno nie było. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham propozycji. 300 mistrzowie. 400. 400 niebiescy. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Pięta Gaming, co ty piszesz? Kto się tam tak drze ciągle? Nie chciał licytować. Dlaczego mistrzowie nie grali wyżej? Bo akurat w przysłowiach się nie czujemy zbyt mocni. A niebiescy? Też nie. Też nie, tak? No to zobaczymy, czy uda się odpowiedzieć. Tak, 700 zł. Proszę dokończyć przysłowie. Daj kurze grzędę, ona powie... Jeszcze, jeżeli się nie... Kolędę. Odpowiedzi udzieli pan Bogusław. Jeszcze wyżej siędę. Co? Tak jest! Co to było? Kto się tam tak drze? Słyszycie to? To jest cały czas jakiś Indianin w studiu jest. Teraz wiedział pan Bogusław, współpraca układa się dobrze. 7100 zł mają teraz niebiescy, a mistrzowie 10200. Losuję kolejną kategorię. 4 do końca. Pękanie dupy piłkarek? O! Jeden czas, żeby Jerzy przegrał. Juri,
Jurek, ty idziesz. No bo ty idziesz. Dlaczego? Proszę teraz, aby drużyny wybrały po jednym przedstawicielu. Najpierw a niebiescy. Jurek nie jest. Proszę panie Bogusławie, do zielonego. Jurek to nie jest jeszcze. Jurek to jest... Jakie jest niezdrobnienie od Jurek? Bo Jurek to zdrobnienie, nie? Czyżby mistrzów Juras. Tradycyjnie w tym pojedynku będzie reprezentował pan Jerzy? Tak jest. Co? Pan Jerzy, zapraszam. Jurek i Jerzy to jest to samo? Czaj, on do niego mówił Jurek przed chwilą. Panie Dariuszu, jako kapitan pan wie, że ostatnio nie wiodą się panu Jerzemu w pojedynkach jeden na jednego. Właśnie chciałbym, żeby w końcu tą pasę przełamał. To jest taka mobilizacja, rozumiem. Wybierzmy teraz kategorię pytania, spójrzcie panowie na ekran. Zbyszek i Zbigniew? Kurde, teraz panie to nie wiem. Panie Bogusławie, którą skreślimy? Pierwszą. Proszę, matematyki nie będzie. Polskie seriale. Też skreślamy. Polska muzyka rozrywkowa. Nie będzie, jak pan nie lubi. Literatura na świecie. Nie będzie literatury na świecie. Czas, żeby Jerzy przegrał. Ciekawostki. Nie będzie ciekawostek. I co teraz? Prawda, Rukaszu, oni go tak skipują. Że geografia Polski. Skreślamy geografię Polski. I zostają nam rozmaitości ze świata. Z tej kategorii będzie pytanie, a ja z konta każdej drużyny biorę po 500 zł do puli tego pytania. Józy. Który z panów wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a wraz z nim na konto drużyny wędruje 1000 zł. Jeżeli się pomyli zawodnik, wtedy siada na ławce rezerwowych i drużyna gra w osłabionym składzie. Oto pytanie. Jerzy, przegraj już. Nad którą rzeką znajduje się najsłynniejszy francuski kompleks zamków? Panie Jerzy? Sekwana. A co bo... Nie mów, że źle. Nie mają innej. Nad Loirą, tak jest. Dobra, no Jerzy klasycznie. Po co ja się pytam, nie mów źle. Jerzy zawsze mówi źle na jeden na jeden. Zawsze Jerzy mówi źle. Ja pierdziele. Jerzy nigdy nie może wygrać jeden na jeden. Panie Dariuszu swojej złej pasce, ale może następnym razem się pobiedzi. 20 odcinków już próbuję przełamać. 1000 zł wędruje do puli następnego pytania. Mistrzowie grają w osłabionym składzie. Jerzy. 3 pytania do końca gry. Losuję. Jerzy, więc armatnie. Panie Dariuszu, a może pan specjalnie to robi? Może jest taka taktyka? Nie, po prostu chciałbym, żeby w końcu tak wygrał, ale... Jerzy źle mówi. Na przykład pan, panie Dariuszu, lepiej dogaduje się z panem Jakubem i Bartłomiejem i woli po prostu grać we trójkę. No nie. Tak jest. Nie jest tak. A może chcecie odkupić pana Jerzego? Na razie nie, zobaczymy, co będzie dalej. Proszę, już mówię, co będzie dalej. Go nigdy nie odkupią. Gramatyka i ortografia. Nie wykupujemy. Panie Jerzy, nie jest panu przykro? No, mogę ich tutaj stąd obserwować, jak grają. Zobaczymy. On tyle samo wynosi na tamtym stole, co na tym teamie. Może nie. Wolałbym nie. A co byłoby wtedy, jakby na przykład zaproponowali mu krzesło u siebie? Za dobrą kwotę. Jak by się pan czuł, panie Dariuszu, wtedy? To znaczy, ja byłbym skłonny go sprzedać. Wyszła prawda na jaw. Jerzy! Panie Jerzy, 21 wspólnych programów razem i słyszał pan? No nie spodziewałbym się po nich tego. A szczególnie podarku. Więc właśnie, bo może niebiescy wykorzystają moment i odkupią sobie pana Jerzego. Nasze siły powinny nam wystarczyć. Tak? Ale Jerzego by kupili, on by ich tak trollował. Ale pan nikomu nie jest potrzebny. Czyli by po prostu się starał pomagać. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucha panu. Niebiescy 300. Jerzy pewnie płacze. Nie pokażą go na kamerze, bo płacze. 400 po raz drugi. Jerzy płacze. Mam 600. 600 po raz drugi. 600 po raz. Mam 700. 800. Jest 800. Co dalej? 900. 1000. No raz go chyba wykupili i dali jeden na jeden znowu. I przegrał chyba jeszcze raz. 1200 po raz drugi, 1300 mam. 1400 od mistrzu. Mam dwa bank, strzelam. O! Ostro lecą. To była kierowa zagrywka, proszę państwa. To była świetna licytacja niebieskich. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze. Będą mieli o 700 zł
więcej niż mistrzowie. Witam, Mroczek, dobrze. Panie Dariuszu, no gdyby może pan Jerzy siedział koło panu, gdyby panu podpowiadał, byłoby lepiej w licytacji. Wątpię. Panie byłoby Jerzy, gorzej. Ja nie wiem, może jakieś ciastko z bufetu panu podam, że panu coś osłodzi życie. Dziękuję. Ciastko dla pana Jerzego. Przed nami gramatyka i proszę przynieść. Być może za chwilę niebiescy obejmą prowadzenie, mimo tego, że na początku finału ogromną przewagę mieli mistrzowie. Czy tak się stanie i czy dalej samotny będzie się pan Jerzy, nikomu niepotrzebny, dowiemy się po reklamie. Boże. Jak oni go jadą w tym odcinku, ja pierdzielę. Jerzy. Jerzy płacze. Witamy państwa po reklamach w awanturze o kasę i oprócz tego, że dzisiaj śledzimy dramatyczne losy tej rozgrywki, bo najpierw prowadzili mistrzowie z dużą przewagą, a teraz mają szansę objąć prowadzenie niebiescy, to obserwujemy także dramatyczne losy pana Jerzego, który został trochę ostrzelony przez pana Dariusza na ławkę rezerwowych. Proponowałem, żeby odkupił. Pan Dariusz powiedział, że nie potrzebuje. Potem sugerowałem, że może ta licytacja ostatnia źle poszła, bo nie było pana Jerzego. Pan Dariusz powiedział, że nie, że i tak by źle poszła, że to nie ma znaczenia. Może w takim razie inny jest tutaj plan mistrzów. Może po prostu panowie nie chcą podzielić się tak ogromną wygraną z panem Jerzym. Może tak myślicie. Panie Dariuszu, jak to jest? Nie no, jeśli chodzi o podział pieniążków, to się z nim podzielimy. Coś tam but skapnia. No, panie Jerzy, to bardzo ładnie z ich strony. Muszę im podziękować tak mi układnie. Tak, bardzo ładnie z ich strony. Jednak się podzielą. 9 tysięcy złotych. Coś tam dadzą. Odpowiadają niebiescy. Gramatyka. Dostanie zeta i ogórka. Jeżeli natomiast niebieskim się nie powiedzie, odejdą z gry. Jak poprawnie zapiszemy wyraz wyżarzacz? Ale mamy na ekranie. To mamy. A. Dla to nie jest dla nas pytanie. Jerzy ma kasy, że każdy wygrany pojedynek? O, to długi będzie miał. Sadgę. Niebiescy chcą odpowiedzieć. Proszę, mamy bardzo. Tu w gronie maturzystę tak, tegorocznego, no. Paweł spróbuje opowiedzieć. Pieprzy na pewno. Wyżarzacz pisze się pierwsze Z z kropką, drugie RZ, wyżarzacz. Co są za mistrzowie? Też tak myślimy. Tak jest! RNG farta mieli. Niespodzianka. Rozpoczynali finał mając dużo mniej pieniędzy niż mistrzowie. Teraz prowadzą 9 tysięcy na koncie u niebieskich, a mistrzowie 8300. Tylko dwa pytania do końca finału. O kurde, ty, oni mogą wygrać? Nie. Jurek, wracaj. Grają w osłabionym składzie i chyba morale mistrzów pada, bo tutaj widzę pan Jerzy samotnie siedzi, nie chcą go odkryć. Byłaby czarna, jakby mistrzowie mieli więcej. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynam licytację. A może teraz pan odkupi? Jeszcze się wstrzymam chwilkę. Biorę po 200 złotych z konta każdej drużyny i słucham pan. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi. Tak, tyczka się zaczyna. Ale to im nic nie da, no bo teraz i tak będą musieli grać do odciny. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo na to pytanie, cały czas będą przegrywali. A więc ten 21 program może okazać się pechowy. Czy tak będzie, dowiemy się już za chwilę. Oto pytanie. Kolejny odcinek, w którym kto krzyknie w obank. Spójrzcie panowie na ekran. Władcy którego kraju asystują tacy strażnicy? Strażnicy? Gdybym wie, czy nie wie. Wiesz co, on ma jakiś krzyż taki... Jeżeli nie odpowiedzą na to pytanie, to musimy ich zablokować na 7900. No może Watykan być, no bo strażnicy, tak? Ale nie, no jeszcze w Wielkiej Brytanii są, ale to on tak nie wygląda. To będzie... Ale w Szwajcarii to... Znaczy się w tym, co ja gadam, ta gwardia szwajcarska, to oni inaczej chyba wyglądają. Właśnie, tutaj ma koronę zamkniętą, to jest korona, bizantyjska korona na tym, pod szyją. I to musi być gdzieś z tych rejonu. Nie wiem. Dzięki, Tomas, co 26 lat. Czy Wiedźmin? No, zara. Tak.
Tak. Powiedz nam tutaj, patrz, co tam może być. Hiszpania, ty, pasuje, no. Chodź na barwy. A oni mają tam króla? Jest flaga, flaga jest w tym kolorze i ten krzyż. Aha. Norwegia. No to odpowiedz, odpowiedz. Dobra, to nie? Już się złamy. No. Czas mijał, proszę odpowiedź. Tak, Norwegia jest. Będziemy strzelać. Jak mają, to ta, znaczy, pasuje. Strzał, nie strzał. Przypuszczamy, że jest to Norwegia. Niemiecy? Norwegia lub Dania. Wielka Brytania. A, XD. Co? Kiedy oni skina takiego mieli? Proszę państwa, sytuacja mistrzów robi się nieciekawa. 7900 na koncie. Niebiescy mają 8700 zł. Przed nami tylko jedno pytanie. Tak więc zobaczymy, czy nie pożegnamy niepokonanych przez ponad 2 miesiące mistrzów. Jeżeli by się to niebieskim udało, to byłby to wielki sukces. 700 zł przechodzi do puli ostatniego pytania. Rary skin jakiś, no. To 20 lat służby. Widzę, że u mistrzów ogromna koncentracja, tak? Tak, tak. U niebieskich też kategoria... astronomia. O kurde. Ale kategoria się wylosowała do finału. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny, dorzucam 500 do puli. O! O! Tym razem refleks. Ale nie musiał dorzucić. On dorzucił tylko po to, żeby mistrzowie wiedzieli, że wabank. Czekaj, jakby nie dał 500... to i tak by wygrywali. Ta, nie musiał dorzucać. Po co dorzucił? Chyba tylko po to, żeby sprowokować wabank, nie? Bo i tak wabank by wygrywali wabankiem. Czy nie? A nie, czekaj. No tak, było w puli jeszcze 700. Wygrywaliby. On to zrobił tylko po to, żeby sprowokować szybciej. Wcześniej pan Dariusz krzyknął wabank. Niż pan Tomasz 7900 i będą odpowiadali mistrzowie. I uwaga, jeżeli odpowiedzą, będą mieli 9300 zł. 100 by zabrakło? Czy 8100 by było, no i 700 z tamtego. Więcej by mieli. Zatem program na koncie, tak? Chcielibyśmy wykupić naszego gracza. A jedna, za jedna, co? Tak, bo on się sprzeda w tej kategorii, bo jest bardzo mocny z astronomii. Nie wiem, czy pan jeszcze będzie chciał do was wracać po tym wszystkim. Jeszcze wracam do zero. No powrócę. Czy dobrze ci tam? A chciałby pan wrócić do nich? Czy, jeżeli chcą, mogę wrócić. Ale musieliby bardzo prosić, tak? No to teraz tak. Panie Dariuszu, no przykro mi, ale nie ma pan pieniędzy, żeby wykupić teraz pana... O, troszkę jeszcze mam, no nie, właściwie pana Jerzego. Gra pan wabank. Aha, aha. To wykupimy go na koniec. Chłop zapomniał, że jest wabank. Przykro mi, Jerzy, nie mogę cię trudno. Chłop krzyknął wabank i zapomniał. W osłabionym składzie 9300 w puli. Jeżeli odpowiedzą, tyle będą mieli i wygrają program. Natomiast jeżeli im się nie uda, pożegnamy ich za auto. W ich 21. programie Awantura Okaz. Astronomia. Jak nazywa się pole magnetyczne otaczające ciało niebieskie? Strzówka. Jesteś wielki, starówka. Odpowie nasz astronom Bartłomiej. Jaków. Jaków. Jest nerwów. Jest to magnetosfera. Czy pan Jerzy się zgodziłby z tym? Brzmi okej, ale... Luj, dead? Nie, no może dobrze. A niebiescy? Nie wiem. Obawiamy się, że mistrzowie mają rację. Mistrzowie, w następnym programie będziecie znowu z nami. Ja pierdzielę w dupę. Ja pierdzielę. Magnetosfera. Zapamiętaj, Wizu, magnetosfera. Proszę państwa, no. Jerzy to tam bardzo, się nadaje. Bardzo mały włos
Tylko przyszedł po zyski. Swoje mistrzostwo, grali z trudnego tematu, trudne było pytanie, grali w osłabionym składzie, ale udało im się odpowiedzieć. Zawsze mistrzowie dostarczają nam mnóstwo emocji. Na razie jednak zajmijmy się podsumowaniem niebieskich. Panowie wygrali u nas po świetnej grze 8,5 tysiąca. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I tak trochę na łebka mają, nie? Zawsze jak coś tam mają. Często przecież drudzy kończą z zerem. 9300 zł, a w sumie we wszystkich waszych awanturach o kasę 270 602 zł i 7 samochodów. Co ty mówisz, widzu? Ale auta nie dali ósmego, czyli muszą grać. Na to ósme to zawsze się odpadną. To pamiętaj. Wyślijcie SMS pod numer 7640. Dobra, luj, Wiesiek. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę